Ha! Stało się. Na naszym kanale pojawi się płyta power metalowa i nie będziemy się z niej nabijać, a wręcz przeciwnie. I nie będzie to jakiś tam byle jaki power metal, tylko bardzo popularny, ogromny projekt zrodzony w głowie jednego człowieka, Tobiasa Sameta. Mowa oczywiście o najnowszej płycie Avantasia, Moonglow. Na wstępie chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Mianowicie jest to moja najbardziej ulubiona formacja, mój najbardziej ulubiony zespół, moja najbardziej ulubiona muzyka. Nieważne w którą stronę skręcę, czy będę próbował rapu, czy będę próbował jakiejś elektroniki, zawsze będę wracał do Avantasia i zawsze będzie to mój numer jeden. Doszło to już do tego etapu, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić bardziej ulubionej muzyki od tej. No to jeśli już odarłem się z resztek szacunku waszego, a także swojej godności, przejdźmy do tematu właściwego. Avantasia to projekt założony przez Tobiasa Sameta w 2000 roku. Na przestrzeni 19 lat wydał 8 płyt, które można byłoby podsumować jednym zdaniem. Potężna, ogromna metal opera z ogromem bardzo znanych nazwisk. To, co przyciąga ludzi do Avantasia i co także powoduje, że większość ich płyt jest mocno hypowana nawet przed samym ich wydaniem, jest lista gościnnych wokalistów, którzy udzielają się na płytach Avantasia. I no, to od razu trzeba zaznaczyć, że to jest charakterystyczne tego typu projektów. No, patrzcie chociażby Airion. Sametowi dotychczas udało się zaprosić do współpracy przy jego projekcie takie nazwiska jak Alice Cooper, Hansi Kirsch, John Oliva, Michael Kiske i wiele, wiele, wiele innych. Niemniej, to co moim zdaniem stanowi o sukcesie Avantasia i o tym, że ten projekt jest tak popularny, to jest geniusz Tobiasa Sameta, który ujawnia się zarówno w kompozycji, w tekstach, czytaj w domyśle historii, która jest opowiedziana, bo wszystkie płyty Avantasia są płytami koncepcyjnymi, oraz w niesamowitych pokładach energii i takiej zwykłej radości, którą pompuje w swoje dzieło, której po prostu nie da się nie zauważyć. Zatem, jak na tle tych zachwytów prezentuje się najnowsza płyta Avantasia? Zacznę od występów gościnnych, ponieważ to one zrobiły na mnie największe wrażenie. Pewne nazwiska z Avantasią są kojarzone od samych początków jej istnienia. Takie nazwiska jak Michael Kiske, jak Jorn Lande czy Bob Catley. Od paru płyt z Sametem współpracuje również Ronnie Atkins z Pretty Maids oraz Eric Martin z Mr. Big. I tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, żeby nie deprecjonować ich udziału na najnowszym wydawnictwie, ponieważ spisali się fenomenalnie, chciałbym skupić się na tych nowościach, czyli osobach, które wcześniej nie brały udziału w tym projekcie. Największym zaskoczeniem dla mnie był występ Mile Petrozzi, który zaśpiewał na drugim utworze Book of Shadows. Nie miałem absolutnie żadnego pojęcia, w jaki sposób Samet skapitalizuje, no wręcz już kultowy głos frontmana kreatora, a zrobił w to najlepszy możliwy sposób. Mianowicie, fragmenty, w których śpiewa Petrozza, to są prawdopodobnie najbardziej trashowe rzeczy, jakie możecie usłyszeć w power metalu. Tutaj przykład. Podobnie sprawa ma się z Hansim. Wokalista Blind Guardian znalazł się na paru utworach, w których każdy jego fragment w jakiś sposób przypominał albo Blind Guardian, albo inny jego projekt Demons and Wizards. By the way, wydajcie szybciej tę nową płytę plus. I właśnie na tych dwóch przykładach wychodzi to, co mówiłem wcześniej, czyli to, co nazywałem geniuszem Tobiasa Sameta, że potrafi nie tylko zaprosić wokalistów i powiedzieć im, a weźcie pośpiewajcie, bo jest fajnie, będzie fajny projekt, tylko że kiedy pisze utwory, to uwzględnia to, kto będzie w nich śpiewał, te kompozycje pasują do nich, jednocześnie cały czas będąc awantejrzewymi, czyli to nie jest taki po prostu patchwork różnych zespołów, z których wokaliści akurat zdarzyli się pojawić, tylko wciąż cały czas możemy powiedzieć, że to jest 100% Avantasia, mimo to z tymi takimi smaczkami, które świetnie eksponują głosy gościnnie występujących. Bardzo ciekawie wyszedł występ Candice Knight, znanej przede wszystkim z Blackmarsh Knight. Zaśpiewała ona z Sametem na tytułowym utworze. Kiedy usłyszałem, że ona będzie się udzielać, myślałem, że to będzie kolejna ballada w stylu Isle of Evermore. Zaś wyszedł z tego bardziej żywy,
catchy, wręcz radiowy utwór z bardzo mocnym naciskiem na klawisze, ale jest jeden fragment, który chyba mi się najbardziej spodobał. Gwarantuję wam, za pierwszym razem jak go się usłyszę, można mieć lekkie ciarki. Jak przesłuchacie, to będziecie wiedzieć, o który mi chodzi. Mimo tego, że moim zdaniem najlepszym występem gościnnym na płycie był Petrozza, to największym zaskoczeniem okazał się być dla mnie utwór Invincible, w którym Samet zaśpiewał w duecie z wokalistą Queensryche Geoffem Tate. Hold on tight, you don't let go. Back on tape, bound to corrode. Przyznam od razu, nie jestem wielkim fanem Queensryche, nie znam ich dyskografii tak dobrze, żeby móc się wypowiadać z poziomu autorytetu, ale znając te utwory, które słyszałem, to ten kawałek dał mi nowe spojrzenie na jego zasięg i możliwości wokalne. Jak już mówiłem, siłą tego projektu nie są tylko wokale, ale cała otoczka wokół nich. I żeby przejść płynnie do zachwytów, zacznę od rzeczy, które mi chyba najbardziej zgrzytały. Tutaj posłużę się porównaniem, które użył kolega i które wydaje mi się, że jest najlepsze, a mianowicie smurfne hity. Nie wiedzieć czemu, Samet zdecydował się w kilku utworach użyć syntów, użyć takich wstępów elektronicznych. Mówię tu o wstępach do utworów takich jak Starlight czy Piper at the Gates of Dawn, których wstęp jest mocno syntowy, no i brzmi jakby ktoś go wyciągnął ze smurfnych hitów Vol 3. Pozytywów na szczęście jest o wiele więcej. Ogromną zaletą tej płyty, a także de facto wszystkich poprzednich, jest to, w jaki sposób Samet komponuje i konstruuje swoje utwory. Czy to będzie 10-minutowy powerowy moloch, który będzie się kończył ogromnym crescendo? Czy to będzie szybki kawałek power metalowy? Czy to będzie ballada? Zawsze znajduje jakiś sposób, żeby długość płyty nigdy nie stanowiła dla słuchacza przeszkody. Bo obecna płyta trwa 70 minut i w życiu bym nie powiedział, że tyle trwa. Ja nie wiem, jak on to robi, bo to już jest 8 płyta, to już jest 10 godzin mniej więcej tej samej muzyki, a mimo to każdy utwór dla mnie jest zawsze w jakiś sposób charakterystyczny. Byłbym w stanie bezbłędnie przypisać go do płyty, bezbłędnie powiedzieć, co to jest, i zawsze znaleźć w nim coś, co go wyróżnia, mimo tego, że no, mówimy tu cały czas o tej samej manierze, o tym samym motywie, na którym facet jedzie już od prawie 20 lat. Nie wiem, czy to jest kwestia gościnnych wokali, nie wiem, czy to jest kwestia kompozycji, może to jest kwestia tych dwóch rzeczy naraz, ale no jest to dla mnie niesamowite i stanowi to tak naprawdę o sile tej płyty, tak jak i wszystkich poprzednich. Mimo tych zalet, które wymieniłem, jest jedna rzecz, która wyrasta ponad nie wszystkie. Jest to rzecz, która powoduje, że nieważne jak muzycznie skręcę, czy całkowicie zarzucę słuchanie metalu, czy pochłonę się całkowicie w elektronice, zawsze będę z niecierpliwością czekać na najnowszy krąg rzek Avantasy. Jest to nieposkromiona radość i energia, którą daje mi słuchanie tej muzyki. Ja wiem, cały czas mówimy o pop power metalowej operze z gościnnymi wokalami, orkiestrą, chórkami, z wielkim patosem i przytupem, ale mimo to w jakiś sposób to ze mną rezonuje. I polecam wam tak naprawdę spróbować na chwilę zapomnieć o tym, że to jest cheesy muzyka i po prostu przesłuchać tej płyty, a nuż widelec może i was też porwie tak jak mnie. Podsumowując, no mam jedno zdanie. Dziękuję pan Tobiasz. To nie jest tak, że chciałem włożyć jakąkolwiek inną płytę do odtwarzacza więcej niż raz. Serio, kurwa, od kiedy puściłem tę płytę, to ja nie potrafię przesłuchać niczego innego, żeby znowu do niej nie wrócić. To jest tak magiczne. A teraz ci puszczę to Invincible.